Ja też mam świadectwo odnośnie poszerzania się w głoszeniu Ewangelii. Mniej więcej na początku chyba wakacji tutaj wyszedł na środek, już nie pamiętam kto, chyba Rafał Grodzki, i powiedział, jak bardzo został zainspirowany przez kogoś, żeby głosić Ewangelię u siebie w pracy. No i on to wypowiedział i ja momentalnie wiedziałam, że to w ogóle jest inspiracja dla mnie, a nawet nie inspiracja, tylko to taki kop w tyłek. Moja specyfika jest taka, że ja jestem bardzo długo w danym miejscu. I na przykład w mojej pracy pracuję ponad 20 lat w jednym miejscu. W moim miejscu zamieszkania mieszkam ponad 20 lat w jednym miejscu. I to jest... To była dla mnie pewna bariera w momencie, kiedy sobie pomyślałam, okej, ci ludzie w tym moim miejscu pracy znali mnie jeszcze przed narodzeniem na nowo, a później długo, długo, długo znali mnie po narodzeniu na nowo. Kiedy ja, będąc w religii, przemycałam, tak starałam się mówić o Jezusie. Nie wiem, kto z was był w takiej sytuacji, ja tak miałam. Przez wiele, wiele lat po prostu gdzieś tam przemycałam Boga. I dopiero wtedy, kiedy weszłam w naukę apostolską, zaczęłam być odważna, tak? Ale czy tak, czy inaczej, wszystkie okoliczności typu, nie wiem, COVID, praca zdalna i tak dalej przeciwdziałały temu, żeby stanąć i odważnie powiedzieć. I nadarzyła się okazja. W połowie lata łączyliśmy się z inną firmą i nasz zespół z 10-osobowego stał się prawie 40-osobowym zespołem. I mieliśmy pierwsze spotkanie tego zespołu. Siedzieliśmy sobie w takim kręgu. No i nasi szefowie powiedzieli, dobrze, to teraz każdy powie coś o sobie. I zaczął. Jeden szef powiedział jakąś tam rzecz, taką z pola zawodowego i troszeczkę prywatnego. Tak, i powiedział, żeby tak każdy się przedstawił. Później był drugi szef, a później byłam ja. Później byłam ja. I w ogóle to mnie bardzo zaskoczyło, to, co ja powiedziałam. Bo ja oczywiście powiedziałam najpierw tam o tych zawodowych. Mówię, ale w ogóle to ja poznałam Jezusa Chrystusa wtedy i wtedy, głoszę Ewangelię, uzdrawiam chorych. Jeżeli byście mieli taką potrzebę, to ja służę pomocą. Coś tam jeszcze powiedziałam o tym, kim jestem. Tak? Zapadła niezręczna cisza. I później już każdy z nich mówił, że jest bardzo szczęśliwy. Wiecie, a ja w ogóle moje szczęście jest niesamowite, bo w ogóle mam tak jasną sytuację teraz, tak, w całej firmie generalnie, bo to się rozeszło dalej. I później kolejny taki przełom, to był bardzo niedawno, w momencie, kiedy już byliśmy po konferencji, ja w ogóle zobaczyłam pewien obraz, że moim Rubikonem, który ja muszę przejść, to jest głoszenie Ewangelii moim sąsiadom z ulicy. Ale zanim to nastąpiło, jeszcze też myślałam o tym, żeby... LinkedIn to jest taka przestrzeń, taki Facebook dla profesjonalistów. I myślałam o tym, żeby w ogóle tam jakoś wyjść z Ewangelią. I nadarzyła się okazja, był Dzień Prostego Języka Międzynarodowy. I napisałam tam post. Napisałam post, w którym w ogóle przeanalizowałam słowa Jezusa takim narzędziem do upraszczania języka. I powołałam się na... w ogóle osobę, która jest bardzo znaną osobą, jeśli chodzi o upraszczanie języka w Polsce, i na jego narzędzie. Jego narzędziem przeanalizowałam słowa Jezusa o tym, że takie kluczowe słowa. I słowa ze Starego Testamentu. I napisałam, że po prostu Bóg mówi prosto do człowieka. I ten człowiek... Tak naprawdę bardzo mało takich lajków dostałam, ale ten człowiek
napisał pod moim postem: wow, Nina, mocne. Nie? Ja mam z nim kontakt i on był przez 2 lata moim mentorem. I wiem, że on będzie teraz w ogóle drążył temat. Nie? I trzecia rzecz, właśnie ci sąsiedzi. Zobaczyłam bardzo wyraźnie właśnie podczas konferencji, że to jest to miejsce, gdzie ja muszę jeszcze przejść, ponieważ ja cały czas przepycham ten temat podziału między sakrum a profanum. Tak? I to jest ta ostatni przyczółek. I bardzo mocno gdzieś tam mnie trzymał lęk. Nie wiem przed czym. Przed człowiekiem chyba. I po prostu zwlekałam z tym. I na modlitwie wstawienniczej Julita tutaj rzuciła wyzwanie o tym, żeby okej, zgódźmy się w modlitwie. Jesteśmy wyposażeni. Zgódźmy się w modlitwie, że w czwartek każdy z nas pójdzie, ogłosi Ewangelię z mocą, uzdrowi, nie wiem, powie słowo wiedzy, dotknie jakiegoś człowieka. Nadszedł czwartek. No i muszę się przyznać, że w czwartek przełożyłam to na później, tak? Robiłam wszystko, byle tylko nie wyjść. Nawet sobie wytłumaczyłam, że w czwartek po południu to nie jest dobra pora, żeby pójść do sąsiadów i im zakłócać wieczór. I po piątkowej ewangelizacji w sobotę budzę się i spoglądam na bukiet, który tydzień wcześniej dostałam od chłopaka na ewangelizacji Asi, Kazimierczak. I ten bukiet był zupełnie suchy, zgniły. I ja go wtedy dostałam ze względu na to, że ten człowiek był narodzony na nowo i powiedział: gratuluję odwagi. Spojrzałam na ten bukiet i usłyszałam w duchu: no i co, gdzie jest twoja odwaga? Czy pójdziesz i powiesz, nie? Więc co zrobiłam? Poszłam najpierw na spacer modlitewny, modlę się i słyszę: jeśli zakończysz na tym, to jest w ogóle nic nie warte, to jest puste, to jest hipokryzja. Wiem, że muszę iść dalej, nie? Wróciłam do domu i powiedziałam mojemu mężowi: wychodzę na ulicę. I wiedziałam, że właśnie spaliłam mosty, muszę wyjść na ulicę. I poszłam na tą ulicę do moich sąsiadów. Obrałam sobie 4 pierwsze domy, bo chcę to robić sukcesywnie po prostu i żeby dotrzeć na pewno i żeby nikt z niczego nie uronił. Najpierw modliłam się na głos. Jak wyszłam modląc się, to dziewczyna, która wychodziła z ostatniego domu, zawróciła się do siebie z powrotem i chyba musiała jednak wyjść, bo za jakiś czas wyszła. Tak? Wyszła w słuchawkach na głowie i udawała, że mnie nie ma. Spotkałam kilku sąsiadów, mówiłam do nich, nawiązywałam do nich i stałam przy tych 4 domach i głosiłam tą Ewangelię. Wyszła sąsiadka, która znała nas, była na naszym ślubie w ogóle, no, zna nas od lat ze Sławkiem. Najpierw robiła dziwne miny, później pukała się w czoło i wiecie, mówiłam do niej. I wiem, że w ogóle ją to poruszało. Wiem, że poruszało ich to przede wszystkim, że jesteśmy sąsiadami przez no, jakieś 28 lat. Znamy się z widzenia. Mówimy dzień dobry, dzień dobry. I ja im powiedziałam, że tak samo z widzenia znają Boga po prostu. A dzisiaj, wczoraj poznali moje świadectwo, poznali klucz do tego, jak wyrwać się z piekła. I zamierzam dom po domu po prostu głosić tę Ewangelię. I wiecie, ja pewnie ze 3 lata czy 4 lata temu powiesiliśmy na swoim płocie taki plakat bardzo duży, że Jezus jest drogą.
a religia to obwodnica. Nawiązaliśmy do tego, że nasi sąsiedzi protestują przeciwko obwodnicy, podaliśmy tam swoje numery telefonów, napisaliśmy, że uzdrawiamy chorych, wyganiamy demony. I na ten plakat tylko dwie osoby gdzieś tam odpowiedziały. Ale moją intencją jest to, żeby po prostu Wesoła wiedziała, że jest takie miejsce i ja po prostu chcę ludziom powiedzieć, dlaczego ten plakat wisi. Bo ja wiem, że nasi sąsiedzi po prostu dyskutują o tym, rozmawiają o tym. Nierzadko widzimy, jak ludzie sobie robią przy tym zdjęcia. Więc mam nadzieję, że tego użyją w odpowiednim momencie, jak będzie ich czas. Amen.